Witam szanownych fizyków w Polsce. Tutaj mamy problem. Problem bardzo znany. Standardowy przykład. Chciałbym ten problem rozwiązać, wykazując wam mechaniczną naturę światła, którą odkrył pan Maxwell. To nie jest moje odkrycie. I rozwiążecie sobie wspólnie tutaj może ze mną ten problem, może sami w domu sobie rozwiążecie. Najlepiej by było, jakbyście sami sobie to przestudiowali. Mechaniczna natura światła, co to jest? Otóż w tym roku pan Maxwell powiedział, że taki oto żagiel świetny będzie popychany na przykład przez gwiazdy i on będzie czuł tutaj zwykłe ciśnienie. Pascal, zwykły mechaniczny Pascal będzie działał tutaj na ten żagiel. Otóż przenosząc tą informację, że światło popycha obiekty na ten układ, należy powiedzieć jedną rzecz. Dobrze, chcecie wierzyć w to, że C jest stałe, nie ma problemu. Stałe jest dla każdego obserwatora C. A zapytajcie o pęd światła dla każdego obserwatora też jest stały? Wiecie, za pędem idą już bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o zasadę zachowania energii, zasadę zachowania pędu. I co? Pęd nie będzie stały dla każdego obserwatora. Pęd światła, czyli siła, z jaką działa światło na obiekty, jego zdolność popychania danych obiektów w danym układzie jest inna. Zależna właśnie od tej prędkości absolutnej tutaj namalowanej tak, że to jest bardzo duża prędkość tego wagoniku. I to jest właśnie tą prędkość będzie trzeba rozpatrzyć, żeby dowiedzieć się, kiedy te drzwi zostaną otwarte. Jak należy rozpatrzyć tutaj ten problem? Otóż, kiedy mechanik ma zawór pneumatyczny lub jakiś zawór hydrauliczny, bierze ciśnienie, ma jakąś sprężynę, pyta się o jaką siłę, jaka siła działa na tą sprężynę i jak długo ta siła działa na tą sprężynę, ile energii ona dostarczy do tej sprężyny, bo każdy zawór mechaniczny ma jakiś czas przełączenia. Tak samo działa fotokomórka. Fotokomórka poprzez analogię należy rozpatrywać ją nie jako element zero-jedynkowy, działa, nie działa, tylko ona ma zaabsorbować określoną siłę światła w określonym czasie, czyli określoną liczbę dżuli musi przechwycić z odpowiednią mocą, żeby progowo przeskoczyć po prostu w stan włącz-wyłącz. Wszędzie, gdzie popatrzycie na elementy optyczne, to musicie znaleźć analogię do zwykłych zaworów hydraulicznych i pneumatycznych używanych w maszynach i będzie to, że tak powiem, to samo. Nie ma żadnej magii światła, ani jakiegoś oderwania od rzeczywistości. Światło zachowuje się tak, jak mówią nam zasady zachowania pędu i zasady zachowania energii. Najważniejsze zdanie. Puenta. C jest stałe, a pęd zależny już od prędkości absolutnej. Światła. Przepraszam, prędkość światła C stała, ale pęd zależny od prędkości układu, w którym dokonujemy eksperymentu.